wszystkich miłośników starego audio na naszym kanale Audio Azyl. Kręcę ten film trochę może spóźniony, w sensie takim, że sprzęt został naprawiony, ale postanowiłem jednak ten film trochę parę minut chociaż nakręcić, bo może on będzie komuś kiedyś przydatny. Jeżeli chodzi o wymianę pasków i naprawę tego sprzętu, to jest Silver SR8800L. Bardzo piękny sprzęt. W środku wygląda w taki sposób. Jedna duża płytka i dwa mechanizmy. To jest ten mechanizm poziomy. A tu jest mechanizm pionowy, bo to jest dwukasetowe urządzenie. I powiem wam tak, ze względu na to, że ustaliłem taką jakby już teraz skalę od 1 do 5 trudności naprawy w warunkach domowych. Oczywiście pamiętajcie, wypnijcie najlepiej z gniazdka. To dam mu taką i jedynkę, gdzie jest naprawdę najłatwiej, i trójkę, gdzie jest ciut trudniej. Jedynka to jest ten mechanizm poziomy tutaj. Zdjęcie tego paska, który idzie z tyłu na zębatkę i na koło zamachowe tutaj, to jest po prostu mistrzostwo. Wystarczy go po prostu zdjąć, bo ten mechanizm tutaj, on się nagina i można po prostu pasek przełożyć górą pod tą blaszką, przez co nie trzeba odkręcać niczego, nie trzeba tego mechanizmu wyjmować, nic. To jest po prostu jedna wielka jedynka i to jeszcze z wykrzyknikiem za ten projekt, że tak łatwo można ten pasek wymienić. Poezja. Po prostu pięknie. Jeżeli chodzi teraz o ten mechanizm, to tu mamy troszeczkę więcej pracy, bo trzeba odkręcić tą płytkę i żeby zdjąć tą blaszkę, tu mamy śrubkę. Wówczas mamy tutaj schowane w sumie 4 paski. Odpinamy oczywiście tutaj tą sprężynkę i nagrywam to z tego względu, że jeżeli paski są popękane i nie wiadomo jak idą, to właśnie dla tej informacji to robię. Pod tym kołem zamachowym mamy jeden pasek klinowy, taki nie płaski, tylko okrągły, który idzie na kółko napędowe tu pod tą płytką. To jest bardzo ważne, bo mamy tutaj jeszcze jedno kółko i ono jest napędzane bezpośrednio z tego silnika jako całkiem dolny pasek. Tego pewnie już tutaj nie widać. Ale płaski idzie, wiadomo, z tego koła tutaj na silnik. I pod nim idzie jeden właśnie na to kółko, tu. Bardzo krótki, z silnika. A dodatkowy z tego koła zamachowego idzie tu pod tą płytkę. Trzeba to wiedzieć, bo manuala nie można znaleźć darmowego, żeby zobaczyć jak puścić te paski. Przez co no trzeba to wziąć trochę, jakby to powiedzieć, przyjrzeć się temu dobrze i zaeksperymentować, bo no tak na pierwszy rzut oka moje były całkowicie zutylizowane, mam jeszcze brudne ręce. Było dużo, dużo pracy z wyczyszczeniem, zwłaszcza tego silnika, bo jego nie idzie wyjąć. Odkręcenie tej śrubki tutaj nie powoduje niczego, co by mogło pozwolić ten silnik jakby podnieść wyżej. Musiałem tą blaszkę trochę aż nagiąć, żeby zobaczyć tutaj przy pomocy używam tutaj takiego lusterka, które wkładam i patrzę wówczas na dół, jak to tam wygląda. Długo dość musiałem czyścić, bo on się cały pooblepiał i te pozostałe koła wszystkie też musiały zostać wyczyszczone. Więc no tutaj taka trójka, no może dwa z plusem, bo w sumie aż tak założenie pasków może trudne nie jest, gdyby nie to, że tak było oblepione. Ale no trzeba to wiedzieć, którędy te paski trzeba poprowadzić i jakie one są.
Jest tutaj jeszcze pasek licznikowy, który no, będzie, chyba pokuszę się też o jego wymianę, ale będzie trzeba z przodu kieszeń wyjąć i z przodu na kółku on jest założony, także jeszcze pewnie to zrobię. Także nagrywam to no, nie tylko dla siebie, ale i dla innych, bo no, jest to mechanizm prosty, możliwe jest to do zrobienia, jeżeli tylko mniej więcej wiemy, jak to jest. A poza tym, jeżeli wrzucę ten film, to za parę lat, gdy będzie potrzebował kolejnego serwisu, włączę swój własny film i nie będę musiał sobie przypominać, jak to było. A więc teraz zobaczę, jak wymienić tutaj z przodu ten pasek licznikowy. Kieszeń tutaj zdjąłem. No, trzeba będzie odkręcić te dwie śrubki, zdjąć tą blaszkę. No i tutaj już ten pasek widać, że on tędy idzie, więc być może uda się to w ten sposób właśnie zrobić, że jeszcze wymienię ten pasek i sprzęt powinien za chwilę być gotowy do sprawdzenia. I tak oto tutaj pasek już wymieniłem. Jest nowy. No, tak jak mówiłem, dwie śrubki. Jest trochę kombinacji tutaj z tą blaszką. Trzeba trochę pokombinować, żeby ją zdjąć, ale generalnie problemów większych nie ma. I w zasadzie można sobie z tym bez problemu poradzić. Także ten pasek zawsze warto wymienić, bo no nie wiadomo, w tym prawdopodobnie tego problemu nie ma, że jeżeli licznik nie chodzi, to sprzęt również. Ale nigdy nie wiadomo, co tutaj konstruktorzy jeszcze mogli ukryć. Więc niechodzący licznik stwarza czasami dziwne problemy, dlatego warto go zawsze, jeżeli jest taka możliwość, wymienić. A tutaj było to bardzo proste, więc też to zrobiłem. No, sprzęt godny. Za chwileczkę pokażę, jak on pracuje. Mam nadzieję, że odpali, bo no, muszę go poskręcać. Tak oto sprzęt pracuje. Przewijanie. Udało się. Ładne wychyły diodowe. Także sprzęcik odżył, cztery paseczki, tak jak mówiłem. I w skali od 1 do 5, jeden mechanizm jedynka, drugi mechanizm między dwójką a trójką, ale do zrobienia. Zachęcam wszystkich do oglądania naszego kanału. Zapraszam na naszą stronę www.vehikum-czasu.com, gdzie już ten sprzęt jest jako eksponat dodany. I zapraszamy do kolejnych naszych odcinków. Być może pojawią się kolejne naprawy, a na pewno będą też nowe prezentacje. Do zobaczenia.